Dzisiaj jesteśmy w Miejskim Ośrodku Kultury. Z nami jest Dorota Drozd, odpowiedzialna za całe zamieszanie związane z 32. edycją jazzów. Jazzów w Głogowie, czyli Głogowskie Spotkania Jazzowe. Wyjątkowa impreza scalająca różne elementy jazzowe tak naprawdę. Bo i film, bo i muzyka, no i też prezentacje w formie galerii. Sporo tego będzie dzisiaj do omówienia, ale zaczniemy od tych najprostszych elementów, czyli podstaw, nauka, bo nauka tutaj się kłania bardzo nisko w formie gospelowych warsztatów. Nie tylko gospelowych warsztatów, bo będzie jeszcze Akademia Jazzu. Ale rzeczywiście w tym roku te edukacyjne elementy są bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ tak jak powiedziałam i wspomniałeś o Dniu Gospel, który jakby jest tym naszym czwartym dniem festiwalu, bo to w niedzielę 22 i 23 października odbędą się w ramach imprezy towarzyszącej warsztaty gospel, które poprowadzi wybitna wokalistka czarnoskóra i trenerka wokalna Fiona York wraz z Gabi Gąsior, która będzie miała zaszczyt stworzyć mały chór gospel, czyli Gospel Kids. Więc coś fantastycznego, świetne dwa dni śpiewania w stylu gospel dla dorosłych i dla dzieciaków. Ten warsztat muzyczny, mam nadzieję, zakończy się wspólnym udziałem w koncercie w ramach Gospel Day i że na jednej scenie staną nasze gwiazdy zaproszone, czyli Fiona York, Gabi Gąsior, Holy Noise, no i chór powarsztatowy. To rzeczywiście będzie niezwykłe wydarzenie, że ci, którzy się będą uczyć, będą mogli być jednocześnie artystami. Ale co roku jest również Akademia Jazzu. Ona jest skierowana zwykle bądź do najmłodszych słuchaczy, bądź do tych starszych. W tym roku to szkoły gimnazjalne i szkoły średnie. Koncert przygotowany przez nasz, jakby to pięknie powiedzieć, naszą dumę jazzową głogowską, ponieważ dwóch artystów jazzowych, już dzisiaj mogę tak powiedzieć, Mateusz Pliniewicz Skrzypek i Seweryn Graniasty, saksofonista jazzowy, stworzyli specjalny projekt po to, aby opowiedzieć młodym ludziom w Głogowie, jak zaczęła się ich fascynacja jazzem i co w jazzie kochają najbardziej. Ten projekt 20 października i on otworzy w zasadzie koncertową odsłonę festiwalu. To tak, zanim przejdziemy do tych stricte festiwalowych koncertów i tak dalej, bo to wiadomo, część niezwykle interesująca i ważna, to jeszcze kilka tych dodatków, czyli galeria, bo tutaj też jak co roku zresztą jest szansa na to, żeby zaobserwować kilka prac artystycznych, ale z drugiej strony jest jeszcze temat filmowy. Temat filmowy niezwykle ważny, nie sposób o tym nie wspomnieć, no bo najwybitniejszy muzyk jazzowy został uhonorowany filmem, też mocno jazzowym w realizacji, Miles Davis, kłaniać się będzie bardzo nisko. Parę dni temu obchodziliśmy rocznicę śmierci chyba guru jazzu. To człowiek, który podczas swojego życia stworzył co najmniej kilka trendów w muzyce jazzowej. Mówimy oczywiście o Milesie Davisie i obrazie Miles Ahead, który we wrześniu wszedł do polskich kin w ramach naszego festiwalu jako jedyna projekcja w Głogowie. Dzięki współpracy z Cinema 3D pokażemy Państwu ten obraz już pierwszego dnia, tuż po koncertach o godzinie 21:00. Zapraszamy. Tam będziemy mogli na dużym ekranie przypomnieć sobie postać Milesa Davisa, ale też usłyszeć świetnych muzyków, bo w tym filmie pojawiają się takie no, groźne nazwiska jak na przykład Wayne Shorter czy Esperanza Spalding. No i właśnie ten element galerii. Co w tym roku? Wystawa. W tym roku wystawa właśnie nie w galerii. Będzie to wystawa, która już jest w Miejskim Ośrodku Kultury, w miejscu, które trafia do Państwa od razu, czyli i na dolnym, i na górnym holu wiszą przepiękne prace autorstwa Rafała Olbińskiego, który przez pewien wycinek czasu był nadwornym grafikiem Jazz Forum.
W tym roku w ogóle mamy w polskim jazzie wiele jubileuszy. Ta wystawa to wystawa, która została przygotowana na 50-lecie Pisma Jazz Forum. Jeździ po całym świecie, w tym roku trafiła do nas. Cieszymy się ogromnie, bo i jesteśmy w wielkiej przyjaźni z Jazz Forum, które jest naszym partnerem, no i przede wszystkim z tego, że pracę Rafała Olbińskiego możemy pokazać, bo jest to światowej miary artysta. No i docieramy do tego momentu kluczowego, czyli koncerty. A koncerty, jeśli chodzi o głogowskie spotkanie jazzowe, bo może nie wszyscy wiecie, wyglądają w ten sposób, że są i te na głównej scenie, i te, które rozgrywają się no, w takim mocno jazzowo-amerykańskim stylu, czyli w restauracjach, w pubach, w lokalnych miejscach, klubach, które w Głogowie mają zaszczyt gościć różnych i często wybitnych muzyków, którzy mają przed sobą początek drogi, albo już są gdzieś tam na bardzo zaawansowanym etapie. Co mamy w tym roku? Na śniadanie, obiad i kolację. No rzeczywiście, no jeżeli chodzi o festiwal, to świętujemy, wobec tego muzyki musi być dużo. Zaczynamy już w czwartek, 20 października galą Polish Jazz. Tu rozpoczynamy tą odsłonę na dużej scenie koncertu galowego projektem Mateusz Pliniewicz Kwartet. Oczywiście duma nas rozpiera, bo Mateusz pochodzi z Głogowa, wspieraliśmy, oglądaliśmy jego poczynania muzyczne od samego początku, trzymaliśmy kciuki i dziś możemy powiedzieć, że warto było, ponieważ koncert, który rozpocznie galę Polish Jazz, jest debiutem fonograficznym Mateusza, który ten projekt miał zaszczyt nagrać w studio imienia Lutosławskiego, studio Polskiego Radia Wiosną. Premiera tego koncertu była na Warsaw Summer Jazz latem w Warszawie. No i dziś w październiku u nas jesteśmy bardzo dumni, że możemy wreszcie zaprosić dzieci jazzu, głogowskiego jazzu na dużą scenę i mogą stanąć jak równym z największymi gwiazdami. A gwiazdą tego wieczoru będzie wyczekiwany już dawno szalony Wojtek Mazolewski, który wraz ze swoim kwintetem przywiezie do nas Polkę, swoją Polkę, swój projekt Polka, który też po całym świecie, mam nadzieję, że już zjechali z Japonii bodajże i wrócą na polskie trasy. I wieczorem zapraszamy oczywiście do Cinema 3D na obraz Milesa. Tak wygląda ten czwartkowy dzień. Kolejna gala to połączenie jazzu i bluesa, mocnego, gorącego bluesa. Ten dzień również zaczynamy bardzo lokalnie, to może źle brzmi, ale też mamy Głogowianina na scenie. Global Schwung Quintet to formacja poznańskich muzyków, świetnego gitarzysty, który zaprosił do swojego projektu Seweryna Graniastego i też jest to koncert, którym wygrali chłopcy ostatnio wszystkie festiwale możliwe, odsłony konkursowe w Polsce i udało się zarejestrować materiał, a więc kolejny debiut fonograficzny Global Schwung Quintet. Zaraz potem zaprzyjaźniony Piotr Wojtasik, który powraca po latach do Głogowa ze swoim świeżym projektem tributu Akwarium. 10 ludzi na scenie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się przyjmie na głogowskich spotkaniach jazzowych. No i gwiazda tego wieczoru Earl Thomas, a więc amerykański, czarny, brudny blues. Na to chyba czekamy najbardziej. Natomiast kolejna gala to bardzo wdzięczna gala. Ja uwielbiam kobiety jazzu i to rzeczywiście będzie gala dam jazzu. W pierwszej odsłonie Grażyna Augustik ze swoim amerykańskim teamem rozpocznie tę galę, a zakończy pani Ewa Bem ze swoim kwartetem. Pani Ewa związana była na początku
głogowskich spotkań jazzowych z Głogowem bardzo mocno. Bywało tak, że w tym pierwszym 10-15-leciu była u nas co roku. Co roku również ze świętej pamięci Wayne'em Bartletem dawała koncerty i recitale przy okazji bali jazzowych, słynnych bali jazzowych, więc staraliśmy się o ten koncert kilka dobrych lat. Ogromnie się cieszymy, że będziemy mogli zobaczyć ją ponownie w Głogowie. No i tu się kłaniają właśnie też te mniejsze koncerty. Tutaj też się sporo dzieje, bo są te koncerty mocno klimatyczne. Zawsze tak jest, jeśli chodzi o wyjście do klubów w Głogowie, kiedy jest jazz, to jest gorąca atmosfera, naprawdę gorąca i tutaj chyba każdy może się na chwilę zawiesić, zasłuchać w tym wszystkim, co płynie ze strony sceny. Staramy się tak, aby po każdym koncercie galowym nasza publiczność mogła trafić do klubu festiwalowego i tam już na spokojnie, w luźnej atmosferze, ponieważ to głogowskie spotkania jazzowe, mogła się spotykać z artystami, z muzykami, a więc po każdym z koncertów galowych spotykamy się bądź tu na poziomie zero w klubie Fortepiano, bądź w piwnicy artystycznej pod Świętym Mikołajem na Starym Mieście w Głogowie. Ale ja tu bym chciała podkreślić jeszcze bardzo ważny koncert. On w pierwszym naszym zamiarze miał być klubowy, ale potem okazało się, że chyba warto pokazać go na dużej scenie. Mówię oczywiście o zaduszkach jazzowych i projekcie Kuby Badacha, który znów jubileusz od śmierci Andrzeja Zauchy, wybitnego polskiego wokalisty, showmana, i jestem przekonana, że gdyby Andrzej żył do czasów dzisiejszych, to być może byłby jednym z jazzowych wokalistów. Niestety jego los został przerwany tragicznie, ale piosenki zostały, jego wykonania, i w przepięknej aranżacji, interpretacji Kuby Badacha. To nie jest nowy projekt, on już ma dobrych parę lat, jak nawet nie 10. Wreszcie trafia do Głogowa. Kuba Badach ma wielu wielbicieli w Głogowie, więc ten koncert na pewno będzie przepiękny. Nie zapomnijcie o nim Państwo. A 2 listopada to akurat przepiękny moment, aby wspomnieć muzyków. To już jest finisz, jeśli chodzi o spotkania jazzowe, bo jeśli chodzi o zaduszki, no to takie podkreślenie, ładna laurka. Mamy w piwnicy artystycznej, też mamy gości, amerykańskich gości, i znów bluesowe klimaty. Wystawa trwa do końca października i tak jeszcze zahaczyliśmy sobie o ten listopad, bo jazz lubi jesień. Jeśli chodzi o te wszystkie szczegóły związane z możliwością pojawienia się, co trzeba zrobić, gdzie szukać informacji, gdzie znaleźć plan, no tak ogólnym zarysem, jakbyśmy mogli na zakończenie rozmowy podkreślić to wszystko ładnie, tak żeby każdy mógł dotrzeć na jazzy. Jeśli Państwo operujecie na portalach społecznościowych, to głogowskie spotkania jazzowe na Facebooku mają nawet swój automatyczny przycisk, można tam wejść i kupić bilet, nie wychodząc z domu. A jeśli życzycie sobie Państwo kontakt z żywym człowiekiem, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury, tutaj w Biurze Obsługi Klienta dostaniecie Państwo informacje i o programie festiwalowym, i będziecie mogli zakupić bilety, a nie wszystkie imprezy są biletowane. To zapraszamy serdecznie na 32. edycję głogowskich spotkań jazzowych. Zapraszam gorąco.